A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku robimy zdradziecki chowany na torze. Pewnie wiecie już, na czym to polega. Mamy 14 osób. Jak ktoś zostanie znaleziony, to będzie mógł zdradzić swojego kumpla. I to on odpadnie z gry. Także osoba, która zostanie zdradzona, nie będzie miała możliwości wskazania nam kogokolwiek z innych graczy. Oczywiście, jak chcecie następnego zdradzieckiego chowanego, zostawcie 5000 łapek, no i oczywiście subskrybujcie ten kanał. Ponieważ to jest nasz wspólny kanał i prawdopodobnie go nie subskrybujecie, a więc dobra widzowie, macie dokładnie 2 minuty na schowanie się. Nie wolno nic niszczyć, ani nie wolno się budować. Także 3, 2, 1, lećcie i chowajcie się. Także póki oni się chowają, pokażę wam, gdzie oni mogą się w ogóle chować. Mogą się chować tylko i wyłącznie na tym budynku oraz na tym budynku i poza krawędź toru nie wolno im wychodzić. Czyli mogą się tak naprawdę chować na całym torze, ale oprócz na przykład, no tu już nie mogą iść, no i mogą się chować w tych jakby ósemkach. No tu jest taka ósemka, więc tu mogą się chować. A w komentarzu możecie napisać, gdzie kolejny chowany. A więc 3, 2, 1, lecimy. Słuchajcie, pierwsze co, idziemy na budynki, ponieważ wydaje mi się, że w budynkach ktoś może być. Ktoś nie zdążył się tutaj biedny schować. I tutaj mamy pierwszą osobę. Nie uciekaj nam. Czekaj, czekaj, bo ty będziesz... Gdzie on? Tutaj jest. Masz ile ma czasu na zdradzenie swojego kumpla? 15 sekund. Także byku, masz 15 sekund na znalezienie kogoś. 15, 14, 13, 12. No szukaj, szukaj, szukaj kogoś. 11, 10? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, a dajmy mu jeszcze 5 sekund. Znalazł! No to proszę państwa, w takim razie ty się możesz schować jeszcze raz. A tego eliminujemy, tak? Także teraz pora na mnie, teraz no ja postaram się kogo... Słyszałaś to? Słuchajcie, użyjemy sobie spejderków, żeby przejść tam jeszcze troszeczkę szybciej. Co się tu dzieje, ty? Jakaś ostra sieczka. Jest tu ktoś u góry, Ewela. Jest tu ktoś u góry. Aha, bota ktoś wypuścił. Proszę nie trollować. Ale tu ktoś musi być w takim razie. Chodźmy tu. I dokładnie patrzę, kogo tutaj mamy. Kolego, masz 15 sekund na znalezienie jakiegoś kumpla. Jak wiesz, gdzie ktoś jest, dawaj znaka. 15, 14, 13, 12, 11, 10, złamał nogę, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dajemy bonusowy czas? No dajmy mu z 5 sekund, także 5, 4, 3, 2, poddajesz się? Rafał jakoś na speedzie to liczy, czyli co, niestety, ale... A wyjdź tam jeszcze sprawdź, ja bym jeszcze tam sprawdził. Sprawdź jeszcze tam. On oddaje wszystkie swoje rzeczy. No jestem ciekaw, czy tu ktoś będzie, czy mu dobrze podpowiedział? No, sorry, byku. Chciałabym, że kogoś tam widziałeś, dlatego mu każesz tam sprawdzić. Ty jesteś prankster. Czyli teraz pora na moją osobę. I mi się wydaje, że ja tutaj zaraz szybciutko kogoś znajdę. Oczywiście, Rafał, szukaj też. Ej, tutaj to się wydaje, że takie proste będzie, ale to chyba nie będzie takie proste, co? A mi się wydaje, że w tym pojemniku ktoś tutaj był wcześniej, ale chyba wyszedł. No ja tutaj na dachu nikogo nie widzę, jeszcze bym sprawdził... Ej, ktoś tam, ktoś jedzie, ktoś jedzie, ktoś jedzie. Lecimy po niego, Rafa. Dzień dobry, masz 15 sekund na zdradzenie kogoś, także ja odliczam. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Dobra, mamy Ewela. Ej, gdzie on jest? Gdzie ten środek, byku? No, zostałeś zdradzony. Jest mi bardzo przykro z twojego powodu, ale no to już jest... A ty, byku, się idź chować. Ty idź się chować, no bo zaraz cię znajdziemy znowu. Ewela, możesz go wyeliminować. Albo ją. Kacperek. Ej, jako że byliśmy tutaj, to ja bym szedł troszeczkę na inną lokację, bo oni się tam czują... Co to było? Co to? Słyszałaś? Chłop odpalił ciężarówkę. No byku, co ty robisz ze swoim życiem? Gdzie ty jesteś? Panie kolego, ty jesteś duży, to ciężko ci się schować. Ja odliczę. Znalazł już on, jak go... Nie, jak go tutaj zdradził od razu. Ale on tutaj w ogóle go nie było widać, co? No ja w ogóle nie zwróciłem uwagi, ale mamy tutaj właśnie la... Nie mamy? Mieliśmy lamę. No padł, bo został zdradzony, także on niestety odpada. Także ten kolega się tutaj chowa, a lecimy teraz w to miejsce, o którym mówiłem wcześniej. I lecimy dokładnie... Ewela, dawaj za mną, dokładnie tutaj. Ja czuję, że ktoś tutaj jest. I patrz, mamy ziomeczka. 15. O kurczę, padłam. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4 i 3, 2, 1. Oj, nie trafiłem. Może ktoś tam siedzi w kiblu? Nie, ale jakby tu ktoś siedział, to mi było przykro, jakbym go tak wyeliminował. Lecimy dalej, widzowie. Mamy już znalezione chyba 4 osoby? Chyba tak, ale teraz mi bardzo słabo idzie, więc ja teraz postaram się kogoś tutaj odnaleźć. Mi się wydaje, że tutaj w tych budynkach jeszcze ktoś będzie. Chcesz się rozdzielić? Co, ktoś tam był? No. Gdzie? No w samochodzie. Tu siedział skubaniec, tu patrz, tak jak ja. A my go znaleźliśmy chyba już. Midas, czy ty już byłeś znaleziony, kolego? Kiwnij głową, tak czy nie? Byłeś znaleziony? Przyznaj się. Byłeś znaleziony? Jak tak, to... Tak, byłeś, nie? Także no, kolego, jest mi bardzo przykro, ale musisz opuścić nas. Chyba, że masz 5 sekund, żeby znaleźć kogoś. 5, 4, 3, 2, 1... Ej, zauważyłeś, że ty chyba wszystkich tutaj znalazłeś w dzisiejszym odcinku, a jeszcze nikogo nie znalazłam? No to dajmy teraz Eweli chwilę czasu na znalezienie kogoś. Dawaj, Ewela. Ja zaś tej miejscówki nie znam i ja, wiesz, nie mogę się gdzie ja jestem w ogóle? Ale wydaje mi się, że tutaj, tu już byliśmy, nie? Myślę, że ktoś troluje i ktoś tutaj specjalnie chodzi w te same miejsca. Ja myślę, że powinniśmy się rozdzielić. Jak będziesz kogoś miała, to mów. Ewela, mam kogoś. Nie! Mam kogoś. Nie! Kolego, czy ty już byłeś znaleziony? Byłeś, nie? Także masz 5 sekund na znalezienie kogoś. 5, 4, 3, 2. Masz kogoś na pewno? Dobra, no to idziemy za nim. Jak mu się uda, to darujemy mu życie. A skąd wiesz, że ma kogoś? No bo tak jest przekonany. Tak przekonanie idzie w jedną stronę. I znowu gdzieś tam macha kilofem. O, ma ciebie. Halo! Dobra, byku, nie wiesz. Przykro mi. Lecimy dalej. Ewela, no weź się postaraj, teraz kogoś znajdź. Wytężam wzrok. Ta miejscówka jest za duża. Ja myślałam, że ten tor jest taki malutki. Myślałam, że ktoś mnie strollował i tu jest. Ale tu nie ma nikogo. Nie ma nikogo! Jest tam za kamieniem, za kamieniem. Lecimy tam, Spiderman. Także witamy pana kolegę, masz 15 sekund. Drugą osobę mam i on już też znalazł. No to Spiderman, możesz się schować jeszcze raz. A ty, królik, no masz przypał. Trzeba było uważać, no byku, trzeba było uważać. Nie, a Spiderman, czekaj, Ewela, chodź tutaj. Gdzie ten Spiderman poszedł? Poza torem nie wolno się chować. Panie kolego, gdzie pan idzie? On zabłądził mapę, on rozłożył przed chwilą, widziałeś? To ktoś tu w krzaku jest? Patrz, Ewela. On zdradził dwie osoby. Byku, możesz się schować, masz pół godziny na schowanie. Spiderman czy on? Spiderman. Hej, ty glutek, wracaj się tu. Ty jesteś trochę oszustem, tak szczerze. Trochę oszukujesz, bo za krawędzią toru, to jest krawędź toru. Tu już jest zielona, to już nie jest tor, to jest już ten. No i co, Ewela, z nim zrobimy? Damy mu szansę, żeby... Dajmy mu 10 sekund. Bo tu jest daleko, żeby kogoś blisko znaleźć, ale 10 sekund, co ty na to? Dobra, masz 10 sekund na znalezienie. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, o nie, on tu może kogoś znajdzie, 2, 1, no i niestety, dajemy go? No musimy go wyeliminować. No chłop jeszcze ucieka, no. Tu może ktoś jest skampiony w tych drzwiach. Nie, nie ma nikogo. Dobra, chodź Ewela teraz za mną, bo ja mam pomysł. Wiesz co, nie byliśmy jeszcze w jednej lokacji. Byliśmy na pewno w tych ciężarówkach, na pewno byliśmy w jednej. Ale czy byliśmy w drugiej? Sprawdziłbym jedną i drugą. Tutaj nie mamy nikogo. I poszedłbym tutaj na górę. Także dawaj za mną. Ale poczekaj, bo jak tam wcześniej się ktoś w krzaku schował tak tutaj na granicy, sprawdzę ten krzak tutaj. Bo tu może ktoś kampić. Nie, nie ma nikogo. Dobra, jestem na tej miejscówce, gdzie nas nie było. I w sumie, ej, to jeszcze można powiedzieć, że no jakoś tam należy do toru. No, ale nie do końca. Ale nie mamy tu nikogo. To ciężko już się zaczyna robić, co? Słyszałem. Ktoś tu jest, Ewela. Bo słychać kosz na śmieci. O, też słyszę, tak. Dobra, jest. Spiderman, to jest nasz Spiderman. No, kolego, dla pana to już jest koniec gry. Bardzo mi przykro. Ewela, eliminujesz go, czy ja mam to zrobić? Ja mam tutaj. Patrz, jak on, jego głowę prawie w ogóle nie widać, tak się tutaj ten zlał z tą skałą. Kolego, masz 15 sekund, żeby pokazać nam jakiegoś ziomeczka, także 15. On chyba usnął. 14. On śpi. 13. Byku, słyszysz mnie? 15. 14. 13. 12. 11.
10. 9. Co ty gadasz, że ktoś tu jest? A nie, to bot. 5. 4. 3. Chyba już wie, że przegrał. No już, już za późno, kolego. Do lobby. A to Deku. Pozdrawiamy Deka. Lecimy dalej. Słuchajcie, zostało nam do znalezienia ostatnie 4 osoby nam zostały. I gdzie oni mogą być? Nie mam zielonego pojęcia, ale wydaje mi się, że tutaj nas nie było w tym. A mi się wydaje, że ja tam byłam, a wydaje mi się, żebyśmy patrzyli, wiesz, gdzie właśnie po samochodach, że oni może w czarnych skinach w samochodach siedzą. To jest ciężko zobaczyć. No to Ewela, ty sprawdź samochody. A ja sprawdzę. Ej, 3 osoby nam zostały, nie 4. Jeszcze oni mogli tak właśnie iść na te obręby tutaj, ja sprawdzę tutaj za tymi skałami. Ale ten, ty tam mówiłeś coś o koszu i poszedłeś do mnie. No właśnie nie wiem, tu gdzieś jest chyba jeszcze kosz, ale teraz tego kosza nie słychać. Czyli ktoś albo zwiał, albo to nie był kosz, ale a tu koleś jakoś spadł. Nie wiem jak to było, ale no... Nie ma tu żadnego kosza. Dobra, mam gościa, mam gościa jednego. Kolego, czy ty kogoś widziałeś? Jak tak, to dawaj, 15 sekund. 15. 14, 13, 12, bo będzie mu ciężko, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i niestety... Bardzo mi przykro, Patryczku. Czyli zostaje nam 2 osoby do znalezienia i zostało nam mało lokacji do szukania. Czyli walka o finał teraz. Kto wygra? Ten chowany. Na pewno w szukaniu to ja dzisiaj nie wygrałam. Jeśli ty znalazłeś więcej osób, nie? My nie rywalizujemy, tu razem działamy. Razem musimy znaleźć Ewela. No znajdź tę ostatnią, najważniejszą osobę. Ślepotę mam jakąś. Jestem ciekaw, czy my kogoś przeszliśmy i... wiesz. Też jestem ciekawa. Rafa zamiast szukać, to dropi skrzynki. No nie mam czym strzelać. A nie no, gdzie oni są? No nie mam pojęcia. No powinny być jeszcze 2 osoby gdzieś tutaj. Może nas trolują i oni poszli na inne miejscówki. Jest! Chodź tu, Rafa, mamy tutaj. Ale gdzie on był? Nareszcie mi się udało kogoś znaleźć. Tutaj za lodówką jakąś tam szafą. Co ty gadasz? Przecież jego w ogóle nie było widać. No dobra lokacja, ale ten gość był już znaleziony raz, no nie? Więc... Tak, także niestety. Pa, pa. I została jedna finalna osoba. Ewela, ja używam flary i sprawdzimy, gdzie on jest. Także uwaga. I czy nam kogoś oznaczy? Tam jest. Właśnie coś oznaczyło, nie? Tylko gdzie? Tam gdzieś. On tu na tej farmie się chyba schował. Nie, to tak daleko nie działa. To była kura. Bo kurę też oznacza. To była ta kura, Ewela. Ta kura to... Za trolle. Ej, patrz. Ten ziomy chyba jest tutaj. Czekaj. Pokazuje znacznik na niebie. Dlaczego? Nie, mi pokazuje gdzieś tam daleko, daleko. Jest, dobra, Ewela, on jest tam gdzieś. Skąd wiesz? No, podskakiwał na oponach. On tu w krzaku kampił cały czas. No, to był w krzaku. Ja właśnie się zastanawiałem, czy są jakieś krzaki tutaj i stwierdziłem z góry, że nie ma, no bo tu jest pustynia. Także gratulacje mamy zwycięzcę dzisiejszego odcinka. Proszę bardzo, jest koronka. 40 winów. I dzisiejszy odcinek wygrywa Koks. Ty kozaki. No jest koksem chowanych. Oczywiście na sam koniec zapraszamy was tutaj na pozostałe nasze odcinki. Oczywiście zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał i trzymajcie się do następnego piona.